Jak tutaj mnie zablokowali w Polsce, to mówię, Izu, jedź do, wiesz, jedź do Stanów, pojechałem do Vegas, wiesz, i się pizgałem ze wszystkimi, po wszystkich gymach i sobie tam, wiesz, robiłem reputację. I nie zważałem, wiesz, na to w tej sytuacji, w której się wydarzyła, to ja, wiesz, ja wszystko musiałem sobie przemyśleć, tak? I jakby ja wiem, że ja w tej walce przegrałem po prostu ze względu, wiesz, no przegrałem ze samym sobą. W tamtej sytuacji miałem tylko i wyłącznie pretensje do samego siebie, ale już tych pretensji nie mam, bo zrozumiałem, że, wiesz, ja też sam, kurwa, gdzieś siebie oszukiwałem. Siemanko, siemanko, witam wszystkich serdecznie. Izu dzisiaj moim gościem, ale zanim do mojego gościa, to zacznijmy od tego, że Izu mi pomógł w tym wszystkim troszeczkę ułożyć dobry, ciekawy wstęp. Długo wyczekiwana rozmowa na linii Sarara, Izu. Dwóch fighterów, ale może zacznę, zanim zacznę mówić o tym, jacy to nie są fighterzy, to przede wszystkim dwóch ziomków, którzy zna od wielu, wielu lat. I mimo, że w jednej dyscyplinie, które się zmieniają po drodze, o tym też za chwileczkę pogadamy, to w jednej kategorii wagowej, to właściwie całe życie bez najmniejszych gdzieś tutaj konfliktów, bez najmniejszych gdzieś tam disów. Tak, to się zgadza. To się zgadza, wszystko się zgadza, tak? Siemanko, Izu, witam Cię, mega miło i przez to, że jesteś moim ziomkiem, to nie zadaję Ci żadnego klasycznego pytania, tylko co tam dobrego, to po pierwsze. Ty, no super, wszystko jest dobrze, cieszę się, że udało nam się spotkać, że tu jesteśmy, pogoda dopisuje. Zachodu słońca, bo ja powiem tylko tyle. Zwodziliśmy się w ciągu dnia, że złapiemy się w Warszawie, zajebiste słoneczko. Jezu, pospieszy, bo zaraz będziemy stąd spierdalać zwyczajnie. Chmury się zbliżają, ale zrobimy co w naszej mocy. Tak, tak więc u mnie wszystko dobrze, jestem w Warszawie, trenuję dość intensywnie. Najprawdopodobniej zbliża się mój debiut w MMA. Wstępnie to może być sierpień, nie chcę za dużo o tym mówić, bo wiadomo, tam w kulisach jeszcze nie jest troszeczkę. Nie leź mi za szybko, bo ja wszystko musisz wyłuskać. Są takie detale, które naprawdę mają zajebiście duże znaczenie i je trzeba naprawdę mocno, wiesz, mocno doszlifować. Ale inaczej, bo powiedziałeś, że w Warszawie. Tak. Spotkałeś mnie na samym środku, bo ja z Krakowa, przyleciałem troszeczkę na północ, ty chyba jednak z północy na południe, bo pochodzisz z Gdańska, tak? Tak jest. Więc takie totalnie w ogóle nie mam pojęcia, co cię ściąga do Warszawy, nie? No słuchaj, Tomek, dzwoniłeś do mnie, ja siedziałem w Gdańsku, ty byłeś w Krakowie, chciałeś, żebym podjechał do Krakowa, nie było mi po drodze. A już ciebie, tak? No i teraz elegancko się spotkaliśmy, wiesz, na miejscu tutaj w Warszawie, mi pasuje, tobie pasuje, więc super. Przyjechałem trenować, ja tak naprawdę od stycznia założyłem sobie, że co najmniej rok czasu spędzę w Warszawie. Podchodzę do tego, że tak powiem, no jak do pracy. Czyli od tego stycznia? Od tego stycznia, tak. Przeniosłem się, mówię, muszę mentalnie po prostu być w jednym miejscu, żeby być w stanie robić robotę i zrobić je jak najwięcej, jak najlepiej, żeby nie być rozproszony. Wiesz, jak to jest. Tu jeździsz, tam jeździsz, niby jesteś w Warszawie, a myślami w Gdańsku, więc chciałem tego uniknąć. Szczególnie, że zakładam, że po prostu ten 2020 będzie mega rokiem. Pomimo tych wszystkich tam trudności, jakie się po drodze już wydarzyły, to wciąż tak uważam. I to jest po prostu dla mnie pracowity rok, w którym się bardzo rozwijam. Inaczej, bo troszeczkę ja chciałem zatrzymać się chronologii. Wiadomo, że my jesteśmy tak naprawdę kickboxerami, tak? Poznaliśmy się w 2008 roku. I przez wiele, wiele lat ciągnęliśmy kickboxing jako taką dyscyplinę numer jeden. Ty, którzy tu jako pierwszy już zaczęłeś manewrować, troszeczkę się transformować i tutaj pójdę w boks. Co się wydarzyło, że Izu nie zrobił, znaczy zrobiłeś dużą karierę, ale myślę, że liczyłeś na większą, kibice liczyli na większą, więc dlaczego ta kariera po prostu w pewnym momencie stanęła? Kolejna transformacja, kolejna zmiana dyscypliny, no kurwa, gdzie jest Izu w boksie, który miał naprawdę papiery na mistrzostwo? Wiesz co, to jest dość trudne pytanie. Bo to jest, same takie, nie? Tak, wiesz, bo to nie jest łatwo na to odpowiedzieć. Wiesz, z jednej strony sam zakładałem, wiesz, jak przychodziłem do boksu, to mówiłem, że chcę, wiesz, osiągnąć co najmniej tyle, co osiągnąłem w kickboxingu. Czyli Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata. No ale to było takie, wiesz, podejście i ambitne z jednej strony, ale też troszeczkę aroganckie, dlatego że jednak w boksie, w związku z tym, że więcej pieniędzy, że dyscyplina olimpijska, to również no, po prostu było dużo, dużo więcej polityki, tak? Czyli było mnóstwo takich rzeczy, na które ja nie miałem bezpośrednio wpływu. Nie przewidziałem tego. I szczerze mówiąc, jakby się tak zastanowić na tą moją karierą w boksie, którą ja w sumie traktuję trochę jak taką, jak przygodę swojego życia, bo tak lubię do tego podchodzić. Wydaje mi się, że miałem duże ambicje, ale to też poniekąd było zgubne. To też był problem. Ale czujesz się
rozczarowany przygodą, no tą, tak jak powiedziałeś, przygodą z boksem, a troszeczkę znowu wchodząc bardziej w szczegóły, czy rozczarowany swoją postawą, czy gdzieś tam otoczeniem ludzi, którzy gdzieś tam tworzyli z tobą jeden team? Nie. Wiesz co, absolutnie nie jestem rozczarowany i teraz ci powiem dlaczego. Dlatego, że ja musiałem dojść do tego w ogóle, dlaczego, co nie gra, co mi nie gra, tak? Bo jednak mówiłem o tym celu, o tym, że chcę, wiesz, w boksie zajść jak najdalej i pracowałem na to wszystko. Naprawdę, wiesz, włożyłem kawał dużej, solidnej pracy, wiesz, spędziłem czas za granicą, Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia i to nie był łatwy okres, to było po prostu zapierdzielanie z dala od rodziny, z dala od przyjaciół. Zapłaciłem za to swoją cenę, no ale gdzieś po drodze niestety zatraciłem też samego siebie, nie? I było tylko tak, że wiesz, że widziałem przed oczami ten cel i cisnąłem ten cel jak najbardziej, wiesz, chciałem być jak najbliżej, ale się okazywało, że jak byłem bliżej celu, to wcale nie byłem szczęśliwszy, nie? Okay, i tutaj wiesz, i w takiej sytuacji się okazuje, kurna, coś jest nie tak, ale nie wiesz do końca co, bo teoretycznie powinienem być, wiesz, zadowolony, że robię to, co robię, w końcu ja to wybrałem. A jednak się okazało, że coś tam nie grało, tak, nie? Więc dla mnie jednak tym momentem przełomowym, to jest ta przegrana walka, która była w zeszłym roku, wiesz, no ja teraz patrzę na to jak na zbawienie ogromne, okay. Naprawdę, jak na zbawienie i takie wyzwolenie się, wiesz, z czego, w czym tkwiłem, co już po prostu, wiesz, już nie sprawiało mi tej przyjemności, tej radości i już nie czułem tego, jak to się mówi, tego celu. Wiesz, tego takiego wewnętrznego celu. Ja się obudowałem wokół rzeczywiście ludźmi, którzy gdzieś też mnie, wiesz, dopingowali, ludzie chcieli. I to było właśnie to, że ludzie chcieli, wiesz. Ja nie chciałem ludzi zawieść, a w środku, kurczę, już tak nie potrafiłem, wiesz, dotknąć tego, co na samym początku mnie inspirowało, co mi dodawało tego powera, co mówiło, wiesz, Izu, jak tutaj mnie zablokowali w Polsce, to mówię, Izu, jedź do Stanów, pojechałem do Vegas, wiesz, i się pizgałem ze wszystkimi, po wszystkich gymach i sobie tam, wiesz, robiłem reputację. I nie zważałem, wiesz, na to, jak długo, wiesz, mi to zajmie, bo wierzyłem w to, że prędzej czy później, wiesz, będę miał to swoje przełamanie, nie? Czyli w pewnym sensie się tak trochę wypaliłeś jako bokser, nie? Tak. Że gdzieś ta cały ten właściwie wewnętrzny głos, który cię prowadzi, tak. Zacichł, nie? No. Zginął. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, no bo idziemy do kolejnej transformacji. I co dla Izu jest takim, powiedzmy, priorytetem w tych transformacjach, czy zmiana? Był kickboxing, był boks, jest teraz MMA. Czy to za każdym właściwie razem jest, po co jest ten kolejny wyznaczenie celu? Samo cel, samo wyzwanie, lepsze pieniądze, bardziej rozwijająca się dyscyplina. Co ja ci powiem tak, ja właśnie dzięki temu wszystkiemu, co się wydarzyło ostatnimi czasy, to mam ten plus, że wiesz, znowu się połączyłem z tym, co mnie prowadziło na samym początku. Jak wchodziłem w kickboxing, zawsze jedna rzecz mnie jakby motywowała. Mówię, ja pójdę, ja chcę się sprawdzić. Rozumiesz? Idę, chcę się sprawdzić, nie kombinuję, że jestem taki czy taki, po prostu chciałem się sprawdzić i to mnie napędzało i to też sprawiało, że nie miałem żadnej presji, po prostu chciałem się sprawdzić. Jak poszedłem do boksu, to prawda jest taka, że ja boks miałem najsłabszy. Boks miałem najsłabszy i mówię, no dobra, skoro tak chcą, żebym ja poszedł, no to pójdę. Pójdę do tego boksu i najwyżej poprawię trochę ręce i wrócę do kickboxingu, wiesz, nie ma problemu. Rozumiesz, no ale wiesz, jak się pojawiły moje walki w telewizji i nagle, wiesz, z kickboksera stałem się dopiero, można powiedzieć, pełnowartościowym sportowcem, bo jestem w telewizji, ludzie mnie rozpoznają i tak dalej, no to już sprawy się troszeczkę zmieniły. To już nie było tak, że to jest tylko i wyłącznie, wiesz, moja decyzja. Nie tylko dla fana, co? Dokładnie, więc jakby tutaj doszły kolejne elementy. Ja teraz mówię na to, o tym wszystkim z perspektywy czasu, wiesz, wcześniej tego nie widziałem. Ale główną rzeczą było dla mnie to, że jak przychodziłem z kickboxingu... Wow. O kurwa, gościu, moja kawa. O to? Nie, no spokojnie. Dobra! Szybkie dobre ręce. Dobre dystansu, dobra reakcja. Jest dobrze. To jest podstawa sukcesu. To jest jak zjazd na rowerze, tego się po prostu nie zapomina, nie? Tak jest. Laila, nie wolno! Zostań tam! Zapomniałem dodać, że mamy jeszcze jednego gościa, właściwie poza planem. Jest to pies Izu, sorry, Suka, tak? Suka, tak, tak. Kane Corso, Laila. No, a tutaj patrzę na tego Yorka jak na drugie śniadanie, więc wiesz. Tak, bo jak to się wyrapie. Wow. Poszło, ja dobra. Pierdolę. Jak to mówią, jaki pan, taki kram, co? No dokładnie, więc kurwa, czekajcie, nie mogę nawet zdania skończyć. Czekaj, sprzęt. Łap kamerę, bo ucieka. Dobra, siemanko, zatem wracamy ponownie, co prawda w nieco innej scenerii, ale Polska Dominikana w postaci Warszawy na troszeczkę zawiodła z pogodą, bo zlał nas deszcz, także jeżeli kontynuujemy naszą rozmówkę, tyle, że scenaria jest inna,
skończyliśmy, jak się dobrze pamiętam, na pytaniu, co cię, Izu, w dużej mierze zmotywowało, co cię, nie chcę użyć słowa zmusiło, ale co cię zmotywowało, to będzie najlepsze do zmiany dyscypliny po raz kolejny, z kickboxingu do boksu, później z boksu do MMA, tak? Jasne. Wiesz co, przede wszystkim myślę, że zawsze byłem i taką osobą, i takim zawodnikiem, który nie bał się wyzwań, który chciał się rozwijać. Pamiętam, jak pojawiła się szansa, żeby boksować, żeby zacząć trenować boks, to wiesz, od razu dostałem możliwość, żeby trenować z najlepszymi pięściarzami w kraju, w Knockout Promotion, gdzie był, wiesz, chociażby Włodarczyk, Diablo Włodarczyk, Krzysztof, Krzysiu Głowacki i wielu, wielu innych naprawdę bardzo dobrych pięściarzy. I też, co było dla mnie bardzo ważne, to wiedziałem, że będę miał tam trenera. Był tam Fiodor Łapin i to było dla mnie taką rzeczą, że okej, że nie wyjeżdżając z kraju, jak wiesz, jeździliśmy po Holandii, jak wiesz, szukając tu trenera, ściągałem trenera z Białorusi do siebie, no szukałem, jak mogę, nie wyjeżdżając z kraju, mimo wszystko się rozwinąć. I wtedy się pojawił boks. Ja się do niego nie pchałem, poniekąd można powiedzieć, że mocno mnie zachęcali, namawiali do tego, żebym poszedł tą drogą i stwierdziłem, że nie mam nic do stracenia, że w głowie sobie myślałem, że najwyżej poprawię trochę umiejętności bokserskie i później zawsze mogę wrócić do kickboxingu, więc... A jeszcze trzymając się tego wątku bokserskiego i twojego ostatniego punktu na mapie, jakim jest twoja ostatnia walka bokserska z Łukaszem Różańskim, czyli tak, dzisiejszym aktualnym zawodowym mistrzem Polski. Pozdrów i dla Łukasza, bo również mieliśmy okazję pogadać z samym Łukaszem na temat tej twojej walki, także jeśli oglądasz odcinek, to pewnie widziałeś, co Łukasz na ten temat, jak to odnosi się. Wiesz co, nie widziałem tego odcinka, więc nie wiem. Nie wiem, jak on się odnosi. Ale gościu, teraz jest jeszcze ważniejsze pytanie. Czy subujesz kanał i masz ten dzwoneczek, żeby tak, jak najbardziej. Się, nowy odcinek, tam nie? Wyskakuje, ciągle. Dobra, widzę, ciągle widzę, że masz nowych gości. Patrzę, wiesz, lajkuję, a niekoniecznie zawsze mam tą chwilę, żeby obejrzeć. Tam to z autopsji, no. I się nie obrażam, ale dobra, to wróćmy w takim razie. Co się wydarzyło na walce Izu Ugonu, Łukasz Różański rok temu? Co ja miałem... Zadaję trudne pytania. Tak, to jest, wiesz, ja nigdzie jeszcze tego nie mówiłem, tak wiesz, oficjalnie może gdzieś podczas w ringu razem z Mateuszem Borkiem i tam kilkoma innymi specjalistami. W rynku ja poczułem, że jeszcze miałem taką rozmowę ze samym sobą, nie? I jedna strona mnie mówi, dawaj, atakujesz, trzeba z nim cisnąć, jesteś lepszy i tak dalej, a druga strona mówi, nie, że tego nie zrobisz i że ty masz już tego dosyć. Jak ty wygrasz tą walkę, to będziesz musiał iść dalej, a ty już nie chcesz iść dalej. I to jest rozmowa, którą rzeczywiście ja miałem, wiesz, z samym sobą w ringu, tak? No, najgorszy moment, że na taką, wiesz, na takie rozterki, nie? I ja, chujowy timing. No stary, wiesz, więc jakby moje poczucie gdzieś, gdzie jeszcze, wiesz, walczyłem z tymi myślami i mówię, no dawaj, kurno, jesteś od niego lepszy i tak dalej, ale to jakby ja nie miałem z czego tam pociągnąć, nie? I to jest po prostu ten wewnętrzny dialog, który sprawił, można by myśleć, wiesz, na zasadzie, a to trzeba takie myśli zwalczać i tak dalej, ale tutaj się okazało, wiesz, później, że to była ta, wiesz, ta ważniejsza część mnie. Rzeczywiście uważała, że to jest, że ta moja droga w boksie już musi po prostu dobiec końca. Ale cichutko! No, że musi dobiec końca, nie? I wiesz, i rzeczywiście jak się zastanowiłem na tym, jakbym wygrał tą walkę, to bym dalej musiał iść tą drogą, bo nie ma opcji, wiesz, ja zawsze byłem zbyt ambitny, żeby po prostu odpuścić w sytuacji, kiedy zrobiłem ten kolejny krok, tak? Czyli musiałbym iść dalej. Natomiast przegrana, tak jak się często mówi, z przegranej można wyciągnąć dużo więcej niż... Lajla, nie wolno. Gadatliwy pies, zresztą no, no właśnie, kurwa, gwiazda. Natomiast wiesz, taka sytuacja, wiesz, zostałem postawiony, wiesz, w takiej sytuacji, gdzie musiałem naprawdę, wiesz, przekminić, wiesz, poważnie samego siebie i wiesz, i przemyśleć, co dalej. Co w takiej sytuacji, bo ja ci powiem, że jak... No. W takim razie, ja znam teraz też w głowie, no, dwa głosy, ten, który cię pcha do osiągnięcia sukcesu i ten, który cię od tego odciąga. Każdy z nas tą bitwę w głowie przechodzi i od niej zajebiście dużo zależy. Jasne. Nie? I teraz ja, że tak powiem, nadepnę na delikatnie na odcisk. To nie, no, będzie dla ciebie na żadne nową, bo to ty to pytanie pewnie słyszysz wiele razy częściej niż ja. Tutaj się podeprę właściwie słowami Darka Michalczewskiego, taką opinią, która się wkradła w środowisko, że Izu nie wytrzymuje obciążeń psychicznych. Jak ty, mówię, bo ja będzie tak, chciałem nacisnąć na czuły punkt, ale nie na słaby. Teraz ale... mi powiedz, na ile to jest słaby punkt Izu, a na ile to jest... Wiesz co, ja, wiesz, to nie jest czuły punkt.
to jest, wiesz, ja jakby w tej sytuacji, w której się wydarzyła, to ja, wiesz, ja wszystko musiałem sobie przemyśleć, tak? I jakby ja wiem, że ja w tej walce przegrałem po prostu ze względu, wiesz, no przegrałem ze samym sobą, tak? Poniekąd. Wiem, że to jest długofalowo na moją korzyść. Nie szukałem żadnych wymówek, nie szukałem później, że wiesz, że ktoś czegoś nie zrobił, gdzie ludzie, wiesz, szukali, że może trener, może to. A ja po prostu miałem pełną świadomość tego. Przyjąłem to, wiesz, i cieszę się, że jakby, że wyciągnąłem odpowiednie, właściwe wnioski z tej sytuacji. I chciałem spojrzeć prawdzie, wiesz, w oczy, co jest najtrudniejsze, najcięższe, wiesz, bo czasami wystarczy zmienić jedną małą rzecz, nie? A ja tutaj musiałem się dokopać tak głęboko, całą strukturę, i kurde, i po prostu dojść do tego, dlaczego, pomimo tego, że mówiłem, że to jest to, co już chcę zrobić, że trenowałem, wiesz, ciężko, to nie byłem w stanie tego zrobić. I jakby wtedy dopiero, jak ja byłem gotów na to, żeby spojrzeć prawdzie w oczy, to zacząłem widzieć cały szereg takich, wiesz, drobnych znaków, które były, wiesz, wcześniej, które ja gdzieś ignorowałem, które... Gdybyś mógł odpowiedzieć na zarzut, tak. To nie pytanie, na zarzut Darka Mielczewskiego. Lizu jest słaby psychicznie, że nie wytrzymuje obciążeń. Co byś to powiedział? Wiesz co? Również dwa, trzy zdania, już się nie wkręcając. Znaczy nie, bo on ma prawo to powiedzieć, tak? Bo jakby, wiesz, on miał prawo to powiedzieć i w tej sytuacji, wiesz, to jest dużo bardziej złożony proces, niż tylko ma słabą głowę albo nie ma głowy, tak? Bo prawda jest taka, że wszystko można przepracować. I ja na przykład teraz się czuję dobrze, dlatego że ja znalazłem problem, kumasz, nie? I rzeczywiście problem był we mnie. Więc on powiedział po prostu to, co zobaczył, tak jak potrafił to powiedzieć. Więc ja nie mam żadnych, wiesz, nie mam żadnych pretensji, tak? Natomiast nie zmienia to faktu, wiesz, ja nie mam do nikogo pretensji. Ja w tamtej sytuacji miałem tylko i wyłącznie pretensje do samego siebie, ale już tych pretensji nie mam, bo zrozumiałem, że wiesz, ja też sam, kurwa, gdzieś siebie oszukiwałem, że pchałem siebie, wiesz, zbyt długo szedłem w kierunku, który już nie był do końca spójny ze mną samym, nie? Czyli boks to już jest zamknięta. Tak, to jest zamknięta księga. Ten rozdział już to nie wraca, nie? Ja to po prostu zrozumiałem, ja do tego musiałem dojść, ja musiałem do tego dojrzeć, ja musiałem po prostu spojrzeć prawdzie w oczy i to nie jest, widzisz, ja mam takie poczucie, wiesz, miałem zaproszenie gdzieś tu na sparingi, wiesz, do Tysona Fury'ego, do tego, ale ja mówię, jak zrozumiałem, czego ja już nie chcę, to kurwa moje życie się stało proste, rozumiesz? Ja sobie powiedziałem, ja tego kurwa nie chcę. Mówię, ty mógłbyś, ale ja nie chcę, kurwa. I to jest, wiesz, i to jest, kurwa, wiesz, a wcześniej nie miałem nawet takiej, wiesz, odwagi, wiesz, mówię, wiesz, ludzie by powiedzieli, kurwa, wiesz, musisz, masz potencjał, no to idę, kurwa, no jak mam potencjał, nie? To jest takie sformułowanie, gdzie powiedziałeś, bo ludzie mówią, nie? Każdy chce ci doradzić, tak. Powiedzieć ci, co masz zrobić, żebyś lepszy, co masz zrobić, żeby być szczęśliwszy, ma taka sprawa, że chyba ty jedynie najlepiej. Słuchaj, stary, najważniejsza jest moja własna, szczera opinia na swój własny temat. Jak ja wiem, że ja siebie nie oszukuję, jak ja wiem, prawdą, tak? Tak, jak ja wiem, że ja doszedłem, kurę, do prawdy, że ja po prostu, wiesz, spojrzałem prawdzie w oczy, przyjąłem to na klatę, że rzeczywiście coś nie zagrało, tylko to też nie było takie, że wiesz, nie masz kurna bani albo nie masz głowy, bo przecież, kurna, wiem, że wielokrotnie się wykazywałem charakterem, tak? Więc ja sam musiałem się zapytać, Izu, czego zabrakło? Gdzie jest to coś, co pozwalało ci wygrywać, wiesz, w przeszłości, nie? To Izu, dobra, no to rozdział bokserski jest zamknięty. Otwieram książkę na kolejnym rozdziale, a zamiast Izu jego kariera w MMA, no to teraz dawaj wszystkim opowiedz. Właściwie ja w dużej mierze śledzę twoje media społecznościowe i oczywiście widzę, że hardkorowo trenujesz, że gdzieś tam widzimy cię z dobrymi postaciami. Jesteś na dzień dzisiejszy oficjalnie zawodnikiem WCA. Opowiedz, jak wygląda twój rozwój, jak wyglądała twoja metamorfoza z twoim stylem walki, co ci sprawiało dużą trudność, kurwa, kogo bijesz, kto ciebie bije, z kim tu trzeba pogadać, wiesz, i tak dalej. Mów to wszystko kawa na ławę. Jasne. Jak ci się podoba świat MMA? Powiem ci tak, przede wszystkim dla mnie taką też jest, że jeszcze płynnie postaram się przejść od tego boksu. To później, jak mówię, przegrałem walkę. To był taki moment, gdzie stwierdziłem, że słuchaj, kurde, jak coś, kurwa, we mnie znowu nie zaskoczy, to nigdy więcej nie wchodzę ani do żadnego ringu, ani nigdzie indziej, bo po prostu nie chcę po prostu się wystawić na pośmiewisko. Nie chcę, wiesz, ja mówię, ja miałem gdzieś tam poczucie, że oszukałem, wiesz, oszukałem kogoś, oszukałem samego siebie. Nie chcę być w takiej sytuacji, bo to nie jestem ja. Nie jestem taką osobą. No i wiesz, tak pomału zacząłem wracać do treningów kickbokserskich. No i sobie, stary, przypomniałem, dlaczego ja w ogóle to robiłem. Że to była tak czysta dla mnie zajawka i że to była po prostu, wiesz, moja pierwsza miłość, wiesz. Boks był takim wyborem na zasadzie, no dobra, rozsądnie, pójdźmy, alternatywa. Wciąż się bije, nie to samo, ale wciąż są elementy tego, nie? Natomiast powrót do tych treningów pokazał mi, dlaczego w ogóle to zacząłem. Laila, cicho bądź! Nie! Jeszcze chwilkę, już ci pan oddaje, no. Jeszcze chwilkę. Więc
Więc wiesz, więc to było przede wszystkim takie, wiesz, moje dojście do tego, czy wiesz, zadanie sobie pytanie, wiesz, nawet nie zmuszanie się, dobra, teraz musisz kurwa iść w tym kierunku, kurwa, czy jesteś gotów to robić? Czy masz ochotę to robić? Czy jesteś, wiesz, czy to ci sprawia przyjemność i tak dalej, więc można powiedzieć, taką małą terapię sobie zrobiłem. Ale stary, to było najlepsze. Tak, wiesz, bo zdałem sobie sprawę, że ja zmuszałem się do zrobienia czegoś i to już kurwa nie jest, wiesz, już nie spełnia swojej roli, nie? Nie wiem, czy w ogóle powinienem to mówić, ale wiem, że gdzieś tam w sierpniu ma być kolejna gala i najprawdopodobniej to będzie mój debiut. Walka. Sarara Izzo. Słyszałeś takie gdzieś, takie propozycje, opcje?